chwały. A któryż to jest król chwały? Pan mocny, ten ci jest król. Fragment z oratorium Händla o Mesjaszu. Pan zmartwychwstał z grobu, który za nas na krzyżu zawisł. Alleluja! Alleluja Mozarta, śpiewane przez 10-letniego chłopca ze sławnego chóru wiedeńskiego. Dziś dzień chwały. Wszyscy się radują. Wielkiego ołtarza w świecach jarzących i złocie. W dymy błękitnych kadzideł złota monstrancja spowita. I tłum żarliwy, zwarty, w wyczekującej tęsknocie, w ciemnej nawie kościelnej, jak falujący lan żyta. Nagły wybuch muzyki i dzwony z wieży kościelnej i grom zbudzonej pieśni. Wstający hymn Alleluja z tysiącznej piersi wyrwany wznosi się lka nieśmiertelny, lopoce świec płomieniami w mglach kadzielnych się buja.
martwych wstającym gromem rozwiał ulotne kadzidła, rozpiera mury kościelne, drży w arkad sklepionym tropie. Zda się, kościół się zerwał, rozwinął tysiączne skrzydła i płynie głębią niebieską w złotych błyskawic potopie. A oto autentyczna procesja wielkanocna w Bretanii na północy Francji. W czasie takiej procesji wokół kościoła prowadzi się także zwierzęta w takt muzyki granej na starych instrumentach chłopskich. Krajem Europy, w którym obchody wielkanocne przybierają charakter chyba najbardziej widowiskowy, jest Hiszpania. W Sewilii, od palmowej niedzieli począwszy, odbywają się procesje, tak zwane pasos. W tych procesjach obnosi się przy dźwiękach trąbki i werbla ogromne posągi, przeważnie przedstawiające sceny męki pańskiej. Z tłumu, który zalega wtedy miasto, na widok tych posągów podnoszą się spontanicznie krótkie śpiewy, określane nazwą saeta, co dosłownie znaczy strzała. Jest to właściwie prawie krzyk, przechodzący w jakby arabsko-afrykańskie zawodzenie. Jednym z punktów kulminacyjnych procesji jest chwila, kiedy z katedry wynurza się na barkach ludzi ukochana nade wszystko przez Sewilijańczyków Matka Boska Nadziei, Nuestra Señora de la Esperanza. Jej ukazanie się jest znakiem, że kończy się ból i smutek Wielkiego Tygodnia, a zacznie niedługo radość Wielkanocy. I oto, jak strzała lecąca w niebo, wzbija się śpiew jednego z żarliwych uczestników chwili. O Mario, Matko Nadziei, przynoszą Cię do nas, Mario Najpiękniejsza, promieniująca jak słońce na niebie. Happy.
Istnieje w Wenezueli zwyczaj wspominania w Wielkanoc dusz niewinnych, a niedopuszczonych do raju, zanim Chrystus nie zwolnił ich z piekieł, podaje się duszyczkom różne przysmaki na pocieszenie. To pozwala im dotrwać do upragnionej chwili. Lavora, lavora. Por las ánimas benditas que están en el purgatorio, aquí está la vela del ambulario. Mi pollito salió a la calle, yo ruego a Dios que nadie lo halle. Nadie lo halle. Nadie lo halle. Nadie lo halle. Aquí está la vela. Canta, pero no, pues. La guitarra. El ambulario. Está la vela. El ambulario. Está cayendo. Mi pollito salió a la calle, yo ruego a Dios que nadie lo halle. Nadie lo halle. Nadie lo halle. Está la vela. El ambulario. Está cayendo. Ay, por la ánima bendita que están en el purgatorio, aquí está la vela, el ambulorio, está la rosa, el ambulorio, está tu gallo, el ambulorio, está la cayena, aquí está la rosa, el ambulorio, por la ánima bendita que están en el purgatorio, aquí está la vela, el ambulorio, el ambulorio, no la pagó, no la pagó, no la pagó, el marido la paga, la puede, la pagó, la pagó, paga la prenda. U nas dusz się nie karmi, tylko Matka Boska pociesza taką zafrasowaną duszyczkę i lud mazowiecki o tym kiedyś tak mówił. Nieszczęsna, nieszczęsna godzinecka była, kiedy się dusycka z ciałem rozłączyła. Wody nie nabrała, rzewnie zapłakała, a z jej się Maria w niebie odezwała. A cegoś ty płaczesz, ty duszo niewinna? Jakże nie mam płakać, panienko Maria? Piekło roztworzone, niebo zaślepione. Nie bój się, nie bój piekła gorącego. Pójdziesz ty se, pójdziesz do raju wiecznego. Będziesz se chodziła po tym wiecznym raju, jak biała owieczka po zielonym gaju. Serbowie śpiewają w swojej cerkwi słowa prawie tak brzmiące jak słowa naszej starej pieśni. Chrystus zmartwychwstan jest, z Panem Bogiem królować. Tako da poginut grieszni ty od lica Bożyja, a prawedni ty da moc weselia ty ja. Jak rozmaite, malownicze, a przecież podobne formy przybiera radość z tego, że Chrystus powstał z grobu i że przyszła znowu wiosna. Co o dzisiejszym święcie mówią wróble podsłuchane przez poetę Konstantego Gałczyńskiego? Zebrali się wróble na drzewie, zebrali się wróble rano. Ćwierknął wróbel do wróbla. Kolego, na sercu mi jakoś tak lekko. Ćwierknął drugi, a ja się nie dziwię. Poczekajcie, co będzie dalej. Zaraz
trzeci dowiedział się o tym, potem czwarty, lśniący wspaniale swoim dziobkiem od słońca złotym. Potem piąty i szósty i siódmy. I tańczyły cienie poranne pod te wielkanocne świergoty. Jeszcze strofy moje falują. I staje się jak jedna nuta drzewo od ptasiego Alleluja. Polskie drzewo rosnące w słońce, święte drzewo rozkwitające, ptakami obwieszone jak dzwonami. Alleluja, bracie! Alleluja! Wysławiajmy Chrysta Pana, który starł śmierć i szatana. Alleluja, alleluja! Bramy trzasły, ziemia drżała, zasłona się święta. Alleluja, alleluja! Gdy zaś Chrystus z martwych wstaje, wszystkim radość wielką daje. Alleluja, alleluja! Słońce, miesiąc są jaśniejsze, uczcić święto chcą dzisiejsze. Alleluja, alleluja! I anieli dzisiaj w bieli, po żalobie są weseli. Alleluja, alleluja! O zwycięzco Chryste Panie, daj nam sobą z martwych wstanie. Dźwiękiem dzwonów wielkanocnych, które rozlegają się w całym chrześcijańskim świecie, wprawiają serca ludzi różnych narodowości w jeden radosny rytm, żegnam Was, drodzy słuchacze, i życzę Wam z serca wesołego Alleluja!